Cześć, tu Ernest! Kolejny dzień, kolejna porcja nowości. Dzisiaj na mapie zaszła kolejna mała zmiana, a do tego na jaw wyszła przeogromna lista skinów, które jeszcze nie weszły do gry. Ale zanim zaczniemy, to jeśli zostawicie łapkę w górę w ciągu 5 sekund, to nic się nie stanie, ale trzymam za was wszystkich kciuki w nowym roku szkolnym. Poza tym tuż za rogiem jest 300 tysięcy subskrypcji. I jeśli mi pomożecie, to będziemy tam lada moment. Okej, więc zaczynając od tej zmiany na mapie, to budzący strach clown zaczął siać swoje baloniki na mapie. Mogliście się już u mnie dowiedzieć, że Fortnite ma w planach współpracę z filmem To, rozdział drugi. I już dzisiaj widzimy pierwszy owoc tej kolaboracji. Między innymi w oazie odpoczynku można znaleźć taki oto czerwony balonik, który jest charakterystyczny do tej tajemniczej istoty, która przybiera się w strój clowna w świecie filmu To. Po zniszczeniu tego balonika usłyszymy przerażający śmiech tego clowna. To na ten moment tyle. Na przestrzeni kilku dni na mapie ze studzienek wyleci więcej takich balonów. Film To, rozdział drugi, będzie miał premierę już 7 września i myślę, że poza balonikami i śmiechem doczekamy się też kilku przedmiotów w sklepie o tematyce tego filmu. Demogorgon jest, Star-Lord jest, to dlaczego by nie Pennywise? Ale tak serio, to Psylocke na swoim Twitterze dzisiaj po południu wstawił listę nazw wszystkich przedmiotów kosmetycznych, takich jak ubiory, lotnie i zbieraki, które jeszcze nie wyszły do sklepu. Do dzisiaj były one ukryte przynajmniej w plikach gry i teraz mała uwaga. Duża część tych skinów to mogą być jakieś opuszczone pomysły. Niektóre te skiny sięgają nawet czwartego sezonu, według Psylocke'a, więc myślę, że na pewno nie doczekamy się wyjścia każdego z tych skinów. Pamiętajcie też, że to są nazwy kodowe, a nazwy kodowe skinów Fortnite albo często mają mało do czynienia z samym skinem, albo są jakimiś skojarzeniami. Dzięki znaleziskom Psylocke'a dowiedzieliśmy się, że do sklepu może trafić cały zestaw w tematyce wcześniej wspomnianego filmu. Niestety to dalej tylko nazwy i nie można jeszcze podejrzeć tych skinów i jematek w grze, ale warto wiedzieć, że coś rzeczywiście się szykuje na 7 lub 8 września. Swoją drogą to na pewno już wiecie, że każdy skin w karnecie sezonu 10 to tak naprawdę przerobione skiny z poprzednich sezonów. Można powiedzieć, że to są remiksy starych skinów i słuchajcie, w plikach gry siedzi także wzmianka o skinie, który nosi nazwę Człowiek Meteor Remix. Człowiek Meteor, no kto to może być? Oczywiście, że Przybysz. To w końcu on ukrywał się w meteorze. Człowiek Meteor Remix to nazwa kodowa na przerobioną wersję Przybysza. Przybysz powrócił w tym sezonie z punktu zerowego, a wszystko co wraca z punktu zerowego jest nieco inne niż kiedyś. Dobrym przykładem jest wyspa Kevina, która także doczekała się kilku zmian. Myślę, że przerobiony Przybysz będzie skinem za wyzwania w tym sezonie, ale tak samo i w tym przypadku wiemy tylko, że coś takiego się szykuje. Ta lista ubiorów, emotek, zbieraków i lotni jest naprawdę długa. W temacie emotek na przykład, to do dziś doczekaliśmy się nadejścia emotki Rage Quit, która byłaby jakimś gestem, no wiecie, Rage Quita. Dla przykładu jest jeszcze emotka o nazwie Da Vinci i przypuszczam, że miałaby coś wspólnego z malowaniem na płótnie. Co ciekawe, breloki też się pojawiły na tej liście. Dzięki niej wiemy, że w którymś momencie trwały prace nad brelokiem miniatury wyspy, mini kuli dyskotekowej czy mini lamy. Byłyby one do odblokowania za różne wyzwania, to zdradza nam, że breloki mogą wejść do gry już wkrótce i będą do zdobycia za wyzwania. Dla tych, co nie wiedzą, to breloki mogą być nowym przedmiotem kosmetycznym w tym sezonie. O tym też mieliśmy już okazję porozmawiać. Na temat tej listy można byłoby rozmawiać przez kilka długich godzin. Jedna linijka mówi nam, że streamer ninja też prawie otrzymał swojego skina. Cactus za to nazwa kodowa na potwora, z którym walczył robot pod koniec 9 sezonu. I tak, Cactus też ma lub miał się doczekać własnego skina. A Drift może wejść do sklepu po raz kolejny, ale w mrocznej wersji, czyli w stylu kostki. Tak samo jak to było z Dark Bomberką. Skin mecha w którymś momencie miał otrzymać styl bananka. Łyba też jest na tej liście. Jednym z nowych stylów Łyby miał być styl zabójcy. Oto dobry koncept Łyby w ubiorze innego zabójcy. John Wicka. Jest to nawet wzmianka o damskiej wersji skina Galaxii. Mam nadzieję, że tego pomysłu nie wyrzucili do kosza. Okej, chyba mi się udało przedstawić kilka z najciekawszych ukrytych skinów. Całą listę macie oczywiście w opisie. Szkoda, że to tylko tekst, ale tak czy siak to niemała podpowiedź co do nadchodzących skinów i breloków. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bajowym.